Najpierw to byłem kołodziejem. Złożyłem egzamin czeladnicy i egzamin mistrzowski kołodziejstwa pojazdowego. I robiłem bryczki, co jeszcze dziś górale na nich jeżdżą. Kołodziejska robota to jest takie, że trzeba prosto różnąć, a wszędzie jest krzywo. Dlatego tu trzeba dużo sprytu i ciekawości przede wszystkim przy takiej pracy. Tak samo to jest, uważam, że kij hokejowy praca to jest bardzo praca precyzyjna i z wyczuciem na jakiegoś hokeisty na poziomie przynajmniej pierwszej ligi, żeby wiedzieć, co od tego kija należy, bo kijowi jest nierówny. Bo to jest wielka rzecz, technika kija, że kij musi być sztywny, lekki i żeby się nie łamał, żeby nie pękał. To jest zasadnicza sprawa przy kiju. Przeszedłem bardzo dużo po prostu kłopotu i trudu, bo nie miał kto wytłumaczyć, z czego i jak by zrobić to plastikowe. Stale mi trener Masełko tłumaczył, coś dać na łopatkę. Co by dać na łopatkę, żeby nie pękał. Ale nie mówił co. Nie mówił. Nikt to nie było takiego pana w Polsce, żeby mi powiedział, co ja mam zrobić. Tylko sam ja myślę. Jak było wodowanie statku Apollo 11 i tych czterech profesorów komentowali, z czego ten statek się składa, ile tam weszło śrubek i czego, to ja skrzętnie wysłuchałem taką rzecz, że kabina statku składała się z tkaniny szklanej Epilionu 5. A właśnie ja to stosuję na tym kiju hokejowym. To mnie cieszy przede wszystkim, że ja tutaj w powiecie limanowskim to mam te patenty sam, bo nie ma w powiecie limanowskim drugie, żeby mieli patenty. To jest raz. A teraz się staram, dałem wnioski do znaku jakości do Warszawy i będę miał znak jakości Q. To będzie chyba coś więcej jak patent, mi się wydaje. I to są takie, które... Może z drugiej strony. Proszę popatrzeć. W ogóle teraz na targach poznańskich bardzo dużo tych kijów było zamówionych. Szwecja, Kanada, Norwegia zamówiła. Przez Prodimex wyszło nawet 50 tysięcy kijów. Ale ja ich nie zrobię, nie dam rady. Nie zrobię, bo to każdego kija trzeba wypieścić rączką. Podpatrywają zawodników zagranicznych i naszą kadrę przede wszystkim. Gdy później już doszedłem do takiej sprawy, co już mówili, że dobre kije, to już sam wyczuwałem technikę kija. Co to znaczy technika kija? Każdy zawodnik potrzebuje inny styl kija. I właśnie tu jest sedno sprawy. Tego pierwszego patentu miałem kije, nie to plastikowe, tego pierwszego patentu, to Orwik, Bill Orwik, to mi dał taki list. Jestem zdania, że model Kanada należy do najlepszych kijów hokejowych kiedykolwiek w karierze przeze mnie używany. Panu przyjaciel Bill Orwik Edmonton Alberta Kanada. I chłopi ze wsi te se tak uważają, że jak zajedzie gdzieś do jakiegoś urzędu, to nie wie jak wejść, jak można tą klamkę złapać. No trzeba iść i trzeba mówić otwarcie to, co u nas brakuje. Jak są realne szanse, to powiedzą według przepisu, a jak nie, to nie i sprawa załatwiona. Ale trzeba chodzić. To nie ma tak, żeby ktoś przyniósł z Krakowa czy z Warszawy sztukę na jakich toczkach czy na jakim wózku i macie tu sztukę poza. O, to jest bardzo dużo zawodu. Ludzi na wsi nie wolno kłamać. Nie wolno. Lepiej odpowiedzieć 10 godzin na ciebie. Ale druga sprawa, przecież my tu jest jeszcze taka sprawa, chyba że Perek. Wyście powiedział, że już jest faktura na 1 600 000 złotych. A ile będzie kosztowała ta nitka do szkoły, jeżeli oni zrobią zbiornik ujęcie, jak teraz już jest 1 600 000 złotych? No to ile będzie kosztowała 4 000 złotych, a się na kierunku. Łapą macie w wieczorem nic! No to jak to jest? Jedna faktura jest pokryta na 600 coś tysięcy. A teraz 1 600 000 złotych, a jeszcze nie ma ujęcia, nie ma zbiornika, nie ma nic. Jabłoński, bo była jako sprawa Jabłoński. Pamiętasz, że wodorąd zrobił, że kamienie w Męcinie szczylał? Że miał ludzi pośmiertnie blisko prowadził, którzy ludzi nie pracują.
i wy to popieracie, towarzyszu Parę? Co? Wiecie co? No, rozpędzimy się, a są tacy ludzie, co chcą nas trzymać. To ja sobie wyobrażam, że robota idzie w pełnym toku i pełnym postępie w Męcinie. Nikt mi nie zgłasza, że są takie czy inne sprawy. No ale nic słyszane u nas. No, ale nic się cała zamówione jest. No, nie. A kieszanówki na zbiorniku. Tak, no, powiedziałem, że dno dopiero jeszcze nie całkiem zbroiło. No, żołnierze. No, Pretensji na chodnik, nie będzie problemu.